Dzień dobry, nazywam się Leszek Szwedo, jestem szefem firmy Szwedo Group, firmy zajmującej się makijażem permanentnym. Od strony produkcji urządzeń do makijażu permanentnego i tatuażu oraz pigmentów do makijażu permanentnego oraz tatuażu. A na dzisiejszym seminarium chciałbym się zająć technikami pigmentacji włosa, ale nie chcę mówić o marketingu, chcę mówić o konkretach. Po prostu taka kawa na ławę, nie w oparciu o to, co mi się wydaje albo co mi się zdaje, tylko w oparciu o konkretne fakty, które ustaliliśmy w naszym laboratorium. Żeby Państwu przybliżyć ten temat, będę chciał te nasze doświadczenia przedstawić na żelu balistycznym. Żel balistyczny jest to żel, który jest używany w laboratoriach balistyki, który najwierniej odzwierciedla zachowanie się tkanek ludzkich. Prawdopodobieństwo oddania zabiegu makijażu permanentnego to jest powyżej 80% na żelu balistycznym. Stąd będziecie mogli Państwo pooglądać, jak naprawdę wygląda wprowadzenie pigmentu. No do tej pory, żeście Państwo oglądali tylko, jak można wprowadzić pigment z góry, a my pokażemy, jak igła pracuje w tkance, a na naszym przykładzie, jak pracuje w żelu. Na filmie, który Państwo teraz oglądają, są użyte następujące urządzenia. Urządzenia kardidżowe. To są urządzenia, które mają wymienne końcówki. Bardzo to jest wygodne. Super to się sprawdza w płytkiej pigmentacji. Jednak o ile chodzi o pigmentację włosa, pokażę, że to za bardzo nie ma wielkiego sensu i prawdopodobieństwo tego, że Państwo zrobicie dobry włos przy pomocy kardidża, to prawdopodobieństwo oceniam w granicach 10-15%. Co tak przeraża w tym kardidżu? To jest ta sprężyna, która może być wykonana z tworzywa sztucznego albo ze stali. O ile chodzi o tworzywo sztuczne, ono jest mniej dynamiczne niż stal. Proszę sobie wyobrazić coś takiego, że ta sprężyna, jeżeli ustawiacie aparat na 100 uderzeń na sekundę, że ona jest w stanie się kształcić 100 razy na sekundę. Jest to po prostu totalna bzdura. I dalej pokażę to na filmie, na zwolnionym filmie, jak ta sprężyna tak naprawdę pracuje. Ona tak pracuje, tak jak człowiek, który ma problemy z sercem, jest migotanie przedsionków. Raz jest uderzenie, potem są jakieś takie piki, nie wiadomo co to jest. Potem jest uderzenie, potem nie ma nic, a potem też nie wiadomo co jest. Te techniki kardidżowe, one się bardzo dobrze sprawdzają w płytkiej pigmentacji oraz w tatuażu. Tutaj mamy za mało czasu, żeby dokładnie powiedzieć, o co tak naprawdę chodzi w tym tatuażu, o co chodzi w tej płytkiej pigmentacji. Tutaj się zajmujemy tylko dzisiaj tą pigmentacją włosa, ale tylko chciałem po prostu zaznaczyć, o co chodzi. O ile chodzi o urządzenia, które dominują też na rynku, jeżeli chodzi o pigmentację, to są urządzenia z igłą mocowaną na sztywno. W Polsce nazywane są to maszyny jako maszyny akupunkturowe. A nazwa też nie wiem, kto to wymyślił i o co w ogóle chodzi, bo igła do akupunktury to jest ta igła, którą wprowadzamy do tkanki na głębokość od 1 mm nawet do 10 mm. Może dlatego, że niektóre igły do akupunktury nadają się do urządzeń, które są przystosowane do tego, żeby te igły wykorzystywać. Ale chodzi o to w tym wszystkim, że ta igła jest po prostu mocowana na sztywno. Ruch tej igły do tkanki i z tkanki jest wymuszony przez maszynę. Natomiast w urządzeniach kardidżowych ruch do tkanki jest wymuszony przez maszynę, a ruch powrotny jest wymuszony przez sprężynę. I to jest właśnie ten ból tej metody kardidżowej. Inaczej tego po prostu nie idzie rozwiązać. Mamy wygodę, o ile chodzi o szybkie wymienianie tych kardidży, zmianę kolorów, ale o ile chodzi o dokładność wykonania makijażu permanentnego, to jest bardzo duża wada. Często, jak jestem na targach, panie podchodzą i sprawdzacie wibracje urządzenia, ale tak naprawdę za bardzo nie wiecie, o co chodzi. Może pokrótce wytłumaczę, na czym polega wibracja urządzenia. Jeżeli urządzenie wibruje, to jest niedobre dla naszych stawów łokciowych czy nadgarstka. Natomiast musimy się jeszcze zastanowić, czego widzę, że pani w ogóle nie biorą pod uwagę,
drganie igły, bo to drganie igły decyduje o jakości wykonania włosa. Na filmie dokładnie tutaj Państwo możecie porównać te metody, metodę kartridżową i metodę akupunkturową, to jest prowadzenie igły. Zwróćcie uwagę na film po lewej stronie z dołu, jak jest prowadzona igła. To jest duże powiększenie, ale igła tam chodzi bez żadnych rzutów bocznych. Natomiast igła w kadridżu, ze względu na te ponadnormatywne luzy, które muszą występować przy kadridżu, ze względu na napęd, ze względu na to, że nie jest sztywno to wszystko umocowane, ona ma drgania. I tak naprawdę chodzi o drgania tej igły. I myśmy tutaj nie brali jakiegoś chińskiego urządzenia do tego testu z kartridżem. Jest to urządzenie w imieniu firmy, ale dobrej firmy, dobrze pozycjonowanej na rynku. Mogę tylko powiedzieć, że chodzi o firmę koreańską. Jednak widać na tym filmie, że ten kartridż, ewidentnie ta igła w tym kartridżu jest rozbiegana. Ja potem pokażę jeszcze jeden film, gdzie też pokażę jeszcze, co się dzieje z tymi igłami, które Państwo używają, igły 02, 015 i tam nie wiem jeszcze jakie i o co w tym wszystkim chodzi. Nie bierzecie jednego pod uwagę, że igła 015 czy 02 sama w sobie zaczyna sprężynować, zaczyna się wyginać i generuje dodatkowe drgania. Musicie Państwo sobie zdać z tego sprawę, że my nie pigmentujemy igła 03, to znaczy się, że grubość tej igły jest 03. Igła jest ostrzona. A może tutaj proszę też spojrzeć na rysunek po prawej stronie, gdzie jest dokładnie pokazana geometria ostrzenia igły. Jak to wygląda w praktyce? Igła 03, igła 02. Igła 03 jest ostrzona na długości około 2 mm, a igła 02 jest średnio ostrzona na długości 1,5 mm, a głębokość prowadzenia tej igły do tkanki to jest w granicach do 0,5 mm, jeśli chodzi o makijaż permanentny. Tak naprawdę, jeżeli popatrzymy na tą geometrię, na te końcówki, to one się niczym nie różnią. A po co mamy w ogóle zjeżdżać z tą igłą na 0,2 po to, żeby stracić sztywność tej igły, to jest po prostu bez sensu. Igła 0,2 wykorzystywana w akupunkturze, to jest, ona nie pracuje tylko czubkiem. Czubek jest tylko do tego, żeby ją wprowadzić do tkanki. Ona pracuje na głębokości 6 czy 7 mm. Nie mylmy te pojęcia akupunktury i makijażu permanentnego, bo to są po prostu mylne pojęcia, wprowadzają dodatkowy galimatias. My nie idziemy z tymi technikami do przodu, tylko po prostu dreczymy w miejscu. Wszyscy szukamy tego idealnego makijażu, my go mamy. Kiedy? Tuż po wykonaniu. I tuż po wykonaniu na tych zdjęciach. Jeżeli my mówimy o efektach makijażu permanentnego, o ile chodzi o rysowanie tych włosów na łuku brwiowym, to musimy to oceniać w kategorii czasu, pół roku i rok. Jeżeli kiedyś ktoś zorganizuje takie mistrzostwa, to my wtedy też w nich weźmiemy udział, kiedy ocena będzie dokonywana po pół roku i po roku, jak ten włos wygląda, a nie zaraz tuż po. To nie są zajęcia z plastyki, tylko zajęcia z wykonywania makijażu permanentnego. My nie oceniamy makijażu ślubnego czy sylwestrowego, tylko oceniamy makijaż, który kosztuje średnio między 600 a 1200-1500 zł. To tyle, o ile chodzi o te sztywności. Jeszcze potem na tych filmach Państwo będziecie, jeszcze zwrócę uwagę na tą sztywność tej igły, jak ona generuje niepotrzebne drgania i potem co się dzieje z tą linią, którą chcemy wykonać na przykład w ruchu posobisto-zwrotnym czy w ruchu nakładkowym. Na tych filmach są użyte dwa ruchy. Jest ten ruch nakładkowy i ruch taki posobisto-zwrotny, taki jaki wykonujemy przy kresce. Możemy rzeźbić tego włosa z cebulką, grubszy o nasady, cieńszy na dole. Możemy robić różne cuda, ale pewnych praw fizyki nie przeskoczymy. Jeżeli popatrzymy potem nawet na końcówkę tego filmu, gdzie patrzymy na ten obraz z góry, to będziemy widzieć, że igły kartridżowe mają dużo większy rozrzut i prawdopodobieństwo tego, że ten włos będzie rozmyty albo w ogóle, jeżeli będzie wprowadzony płytko, zniknie. Może tylko tak zaznaczę, bo bardzo teraz modny jest ten ruch taki wahadełkowy, tak zwany. I on się sprawdza, ale na głębokości do 0,3, a do 0,3 mamy oddziaływanie UV, a skutek jest taki, że 2-3 miesiące to nie ma pigmentu w tkance. Ale ja się też zajmę tymi pigmentami na innym seminarium, gdzie
też pokażę nie w oparciu o jakieś tam dane marketingowe, tylko w oparciu o nasze prace naukowo-badawcze, jak to w ogóle jest, jak to jest, że ten pigment w ogóle znika, jak to jest z tym zjadaniem tego pigmentu przez makrofagi, to też są totalne bzdury. O ile chodzi o zjadanie tego pigmentu, czyli znikanie tego, bo znikanie tego pigmentu polega na tym, że pigment zamiast absorbować światło i odbijać, to zaczyna je rozpraszać. My widzimy wtedy optyczne znikanie tego pigmentu, ale on fizycznie jest w tkance, bo to potwierdzają biopsje, które wykonywaliśmy, ja nawet na sobie to wykonywałem, czy biopsje wykonywane w innych ośrodkach naukowo-badawczych, które też to potwierdzają, że ten pigment, który nie powinien być w tkance, on jest. On znaczy się, jest to, ten pigment jest to związek chemiczny, on jest, tylko on zmienił strukturę. Żeby nauczyć Wam, o co w ogóle chodzi, to patrzmy na węgiel, który jest podstawą całej chemii organicznej. Jeżeli go ułożymy na płasko, powstaje grafen. Jaki kolor ma grafen? Transparentny. Jeżeli ułożymy ten pigment w sieć, taka jaka występuje w sadzy, to jaki mamy kolor? Nie kolor, tylko bo to też jest związek chemiczny, który absorbuje światło, jest brak odbicia światła, mamy kolor czarny. Ale jeżeli ułożymy ten pigment w sieć, węgiel w sieć, jaka występuje w diamencie, bo diament też się składa z atomów węgla, to co otrzymamy? On jest transparentny, to znaczy, że przepuszcza fotony. Dlatego też będę chciał wrócić w następnych seminariach, bo dzisiaj nie jestem w stanie tego wszystkiego o tym wszystkim Państwu powiedzieć, że są tylko takie zajawki, żeby pobudzić Was do myślenia, żebyśmy nie myśleli tak, że tylko jest marketing i wszystko jest cudowne, bo to nie jest takie cudowne. My też nie mamy efektów takich 100%, ale mamy efekty 80-90%, że jestem w stanie przewidzieć to, co będzie z tą tkanką, to, co będzie z kolorem na 80-90%. A nie na tej zasadzie, że udaję, że stosuję jakąś teorię wziętą z liceów czy z wyższych uczelni, które tyczą plastyki, stosuje to do makijażu permanentnego, bo tą teorię trzeba rozbudować o makijaż permanentny, bo makijaż permanentny to nie jest nakładanie farby pędzlem na kartkę czy na płótno, tylko to jest nakładanie punktów. To ma o wiele więcej wspólnego z offsetem czy z drukiem niż z malowaniem. Ale to też, jak będziemy omawiać pigmenty, ja o tym będę mówił szerzej. Wracam jeszcze raz do tej pigmentacji, bo miałem się tutaj skupić na tej pigmentacji włoska. Proszę zobaczyć po prawej stronie, jak piórko wykonuje te włoski. Jest jeden ruch, jest włosek w tkance. Nie ma czegoś takiego, że powtarzacie panie 2-3 razy, żeby był efekt, bo ktoś tak uczył. Jeżeli ktoś tak uczył, to źle uczył. To nie ma pojęcia, jak należy dobrać piórko i pigment, żeby ten pigment się trzymał w tkance. To jest po prostu takie tylko drapanie tkanki, a nie wprowadzanie, bo jeżeli my mówimy o wprowadzaniu pigmentu piórkiem w tkankę, to mówimy o rozcięciu, nacięciu na skórkę i warstwy podstawnej. Pigment musimy złożyć pod warstwą podstawną, nie możemy go złożyć warstwie na skórkę, bo do 28 dni następuje odnowa i nic nie mamy. I żeby ten zabieg jeszcze był skuteczny, to musimy sobie zdać z tego sprawę, że musi być odpowiednia obróbka cieplna. Co Chińczycy mają pojęcie o tym, jak należy obrabiać drut w piórkach, żeby ten zespół tych igiełek połączonych na płasko zostawiał pigment w tkance. Tu chodzi też o zasady związane z lepkością pigmentu, dostosowaniem tego pigmentu do tego drutu, bo ten drut on sprężynuje w tkance, ten zespół tych drutów sprężynuje w tkance i musi po tym jednym ruchu zostawić ten pigment. Proszę zobaczyć, jak wyglądają te igły tuż po wyjęciu z tkanki. One mają puste przestrzenie między igłami. A w momencie, kiedy wykonujemy ten włosek, musimy to piórko zamaczać i dopiero wtedy ciągnąć i te puste przestrzenie, które są po wyciągnięciu tego piórka, świadczą o tym, że ten pigment został w tkance. Ten pigment jest po prostu wbity w tkankę. Jeżeli my mówimy o prawidłowych napięciach powierzchniowych, jakie powinny występować między pigmentem a stalą, między adhezją i kohezją,
oraz zależnościami, które powinny kierować pigmentem w celu tego, żeby on tworzył aglomeraty w tkance. Dobry pigment to jest taki, który będzie właśnie te aglomeraty tworzył, to znaczy, że pigment będzie się zwarty trzymał. Ja wiem, że są takie przypadki, że niekiedy pigment się może rozjeżdżać w tkance, nawet może przy mikrobiologii tworzyć plamy, ale to są przypadki, z którymi byśmy się spotykali jeszcze 5 lat temu. Na dzień dzisiejszy wiem, że te sprawy związane z zlewaniem się tych włosków na końcówkach są spowodowane niewłaściwie wykonanym zabiegiem, to znaczy się bardziej, o ile chodzi mi o zawężu, chodzi o przygotowanie pigmentu i lepszą obróbkę cieplną drutów użytych do produkcji piórka. Co jeszcze można tutaj powiedzieć? Te obrazy też mówią o tym, ile po trzech przejściach mamy tego pigmentu w przypadku wprowadzonego pigmentu do tkanku, w przypadku piórka i w przypadku igieł. Obojętnie, czy to jest akupunktura, czy to jest kartridż. Jeżeli panie niektóre twierdzą, że są w stanie wyrysować te włosy, ja bym chętnie kiedyś chciałem powiedzieć dożył. Doczekał takich czasów, żeby zorganizować takie mistrzostwa. Mistrzostwa mieszane, o ile chodzi o pigmentację włosa na łuku brwiowym. Niech sobie ludzie robią, jakimi technikami chcą. Ja wiem, że jeszcze niedawno, pamiętam 5 lat temu, ktoś prowadził diament, takie końcówkę z diamentem, to kosztowało kilka tysięcy złotych i ten diament, to się kojarzy z czymś tym naprawdę ostrym, miał tam w magiczny sposób wprowadzać ten pigment i co? I to była klapa. Było kupę marketingu, kupę urządzeń sprzedanych i co dzisiaj to można sobie z tymi diamencikami zrobić? No nic. I dzisiaj, o ile chodzi o wykonywanie tego włosa, tylko mówię o włosie. Piórko się kojarzy nie z makijażem permanentnym ust, co też wiele pań szkoliło w tym makijażu permanentnym ust na tych piórkach i co? Jakie są dzisiaj efekty? Czy można patrzeć dzisiaj spokojnie na te efekty wbijania tego pigmentu na przykład w usta przy pomocy piórka? Do tego to są urządzenia i musimy przyporządkować dane urządzenie, daną technikę do tego, gdzie pracujemy. Jeżeli chodzi o krótki włos, to jest piórko, a jeżeli chodzi o długą linię, to jest maszyna. Ale to jest tatuaż i też to są igły, to są skoki, to są bardzo może nietrudne. Trzeba mieć tam po prostu taką wiedzę, tą podstawową, żeby do tego nie dochodzić latami, żeby nie pracować w tym 10 lat i potem się uda, albo się nie uda, wykonujemy ten zabieg poprawnie, albo nie. Tylko jeżeli zdobędziemy tą podstawową wiedzę, my skrócimy ten okres wykonywania poprawnego makijażu permanentnego nawet do 2 miesięcy. Wcale nie trzeba się uczyć rok czasu, żeby się czegoś nauczyć. Jeżeli mamy nauczyciela, który rozumie ten temat, to ta nauka jest krótka. Ja uważam, że starczy dobrych 5 dni. I można naprawdę robić dobre makijaże permanentne. Potem jest trening na modelkach bezpłatny przez następny tydzień i na trzeci tydzień wiem z doświadczenia, jak to wygląda u nas po szkoleniach, dziewczyny wykonują już płatne zabiegi makijażu permanentnego. Wracam jeszcze raz do tych technik. Ten film jasno obrazuje, że o ile chodzi o makijaż permanentny brwi, metodę włoskową, to piórko jest nie do pobicia. Jeżeli będziemy oceniać te włoski robione maszyną po pół roku, czy po roku, to nawet to jest coś takiego, że piórko i jakość tych włosów uzyskanych z piórka nakautuje te włoski uzyskane przy pomocy maszyny. Ja wiem, że się może zdarzyć taki przypadek, idealna skóra, że coś będzie do porównania. Ale ja mówię tutaj o statystyce. My mamy przeszkolonych pań w Polsce, z tego co wiem, to jest nawet powyżej chyba 2. A o ile chodzi o świat, to już jest kilkanaście tysięcy. Jeżeli oceniam dane, to oceniam dane na podstawie minimum 500 do 1000 zabiegów, a nie na podstawie 3 zabiegów, że coś wyszło. Jeden wyszedł, jeden nie wyszedł, a jeden nie wiadomo jaki, mówię, że jest euforia, że coś wychodzi. To trzeba oceniać w skali minimum 200 zabiegów, żeby coś można było powiedzieć na temat tej pigmentacji. Tutaj nie będę mówił już o tej pigmentacji, że jeżeli pigmentujemy przody tych brwi, to jest, tam jest grubszy naskórek, wprowadzamy ich głębiej, jeżeli
czy nawet piórka głębiej. Jeżeli robimy końcówki, to musimy tą pigmentację przeprowadzić płycej. Ale gęstość pigmentu, to on, na co zwrócę uwagę w następnych seminariach, jest bardzo ważna. Tutaj w makijażu permanentnym ani w tatuażu nikt nie operuje takim pojęciem. Ja będę chciał to pojęcie wprowadzić, żebyście łatwiej mogli zrozumieć w ogóle, na czym w ogóle polega różnica między tatuażem a makijażem. Co można robić w tatuażu, co jest wybaczalne, a czego nie można robić w makijażu permanentnym, bo będzie to katastrofa. W makijażu pracujemy na twarzy, tutaj nie może, albo na śluzówce, jeżeli chodzi o usta, tutaj nie może dochodzić do pomyłek. W tatuażu jakoś sobie tam poradzimy, jeżeli tam jest ten tatuaż robiony na rękawie, na udzie, czy w innym miejscu. Natomiast twarz to jest zupełnie inna historia. A dwa, chciałem jeszcze zwrócić uwagę na to, jak się zachowują farby, bo tego się nie bierze pod uwagę, jak się te farby wprowadza, co się dzieje z temperaturą na tych powierzchniach, co wpływa na to, że na przykład te linie się zaczynają w makijażu czy w tatuażu rozjeżdżać, albo linie mają poświatę niebieską, albo mają poświatę czerwoną. To o tym też będę chciał mówić na oddzielnym seminarium poświęconym pigmentom, bo to bardziej będzie tyczyć, te błędy, które wynikają z tego, to bardziej tyczą pigmentów niż techniki pracy. O ile chodzi o tą poświatę niebieską, to wystarczy pracować, nie przekraczać głębokości w makijażu i w tatuażu w granicach 0,8, a w makijażu 0,4-0,5. Chodzi o to, żebyśmy byli poza polem oszczału promieniowania UV, które niszczy ten pigment. To nie jest coś takiego, że ten pigment, który używamy do tkanki, o ile chodzi o światłotwory, że sobie mogę użyć takiego pigmentu, jaki jest używany w druku czy w malowaniu samochodów, bo tam sobie mogę stosować substancje, jakie chcę, a tutaj no nie da rady, są metale ciężkie, jest bardzo dużo obostrzeń. A o ile chodzi o pigmenty, bo tak się dużo też mówi o tych cudownych pigmentach ze Stanów Zjednoczonych czy z Korei, to proszę wejść na stronę Unijny System Szybkiego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach. Mogę podać linki, sobie zobaczycie, które firmy po prostu sprzedają pigmenty, które trują ludzi. To nie tylko znieczulenia trują ludzi, ale pigmenty też. Tyle się mówi o tym, jakie to jest wszystko cudowne, a tak naprawdę wprowadza się do sprzedaży z pełną świadomością, bo jeżeli ktoś już jest zawieszony, wywieszony na tych listach, a sprzedaje te pigmenty, no to nie wiem, gdzie tutaj jest etyka, to już lepiej to zostawię. Przejdę teraz do drugiego filmu, na którym są przedstawione już też na dużym zwolnieniu jest pokazane, jak pracuje na przykład cartridge, co to jest to ugięcie tej igły, o którym wcześniej mówiłem, o tym dodatkowym sprężynowaniu i co to znaczy, jeżeli igła jest w dziobie, który ma za dużą średnicę. To są też dodatkowe drgania. Ludzie, którzy wykonują ten makijaż, to nawet muszą sobie zdawać z tego sprawę, że drgania, które niesie z sobą maszyna, one są ważne, ale one obciążają stawy. Natomiast drgania, które przenosi igła, bezpośrednio obciążają jakość wykonanego makijażu. I tutaj chciałem pokazać na tym, co się dzieje wtedy, kiedy jest źle dobrana igła do dzioba, ale ja wiem, że w tej chwili się na to za bardzo nie zwraca uwagę. Ja tylko tyle wiem, że myśmy u siebie w laboratorium pracowali w granicach jednego roku, żeby dostosować średnicę do naszych pigmentów, średnicę igły i średnicę dzioba prowadzącego i jak zastosowanie punktów podparcia w igle, żeby była idealnie sztywna, żeby to przenoszenie pigmentu było idealne, o ile chodzi o na przykład kreski. O ile chodzi o kreski, ja wcześniej mówiłem, że też wymyśliliśmy zupełnie nową igłę, która jest w stanie zapigmentować kreskę w granicach kilku minut. Tu chodzi o obrzęk. Tu nie chodziło o to, że chcielibyśmy, żeby ta nasza metoda była taka szybka, tylko żeby była taka dobra i żeby pewność przyjęcia się pigmentu na kresce była w granicach 80-90% bez korekty. A nie korekta, korekta i korekta, a te końcówki, które Panie wyprowadzacie na końcówkach, były naprawdę ostre.
Na tym tutaj filmie też pokazujemy swoje urządzenie, czyli głowę, jak ono tak naprawdę pracuje, że te igły pracują naprzemiennie. Głębokość wprowadzania tych igieł w tkankę na tych wszystkich tutaj filmach, ona jest taka sama. Jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje na przykład na tym urządzeniu trzyigłowym, to tutaj nie widzimy w ogóle drgania tej skóry. To jest bardzo ważne, bo to urządzenie wykonuje ranę kutą, nie ranę szarpaną. To też jest bardzo ważne, o ile chodzi o potem przyrost punktu wprowadzonego w tkankę. Jeżeli mówimy o tak zwanej metodzie pikselowej, to jeżeli wprowadzimy ten pigment techniką taką, która będzie szarpać tkankę, a nie nakłuwać, to tkanka się zagoi, bo tkanka się obkurcza. Niestety pigment w tkance się będzie rozszerzał. O tym też nie będę dzisiaj mówił szerzej, o tym się też postaram się na ten temat bardziej Państwu przybliżyć na kolejnym seminarium. Ale tutaj możemy też popatrzeć, jakie jest minimalne drganie tej skóry podczas tego makijażu. Niżej jest urządzenie koreańskie kartridżowe. I też popatrzmy, co się w ogóle dzieje. Te drgania są w ogóle o mniejszej częstotliwości. Z czego to się bierze? Musicie Państwo przejechać wzrokiem na prawą stronę ekranu, tam gdzie jest pokazany film w zwolnionym tempie, jak pracuje kartridż. On pracuje tak, jakby miał stan przedzawałowy, migotanie przedsionków, tak pokazuje EKG mniej więcej pracę serca. To nie jest równa praca, to jest praca szarpana, z czego to się bierze. Ruch do tkanki jest wykonywany przez maszynę, a odbicie przez sprężynę. Jeżeli mamy ustawionych 100 uderzeń na sekundę, to ta sprężyna raz odbija jak chce. I to nawet widać, że ona po prostu od czasu do czasu odbija na maksa i wtedy jest. I my w efekcie widzimy, że jest mniejsze falowanie. Tak naprawdę jest bardzo dużo tych takich pików pośrednich. One są tak małe, że nawet kamera tego nie uchwyciła, ale uchwyca tylko te największe piki, bo jak popatrzymy na prawą stronę ekranu, to będziemy widzieć, jak to jest. W tym momencie, kiedy ta sprężyna jest odbita całkowicie, to wtedy mamy to takie ugięcie na tkance. Jeżeli nie odbija całkowicie, mamy takie migotania, że my tego nie widzimy. Natomiast jeżeli już popatrzymy na urządzenie akupunkturowe, widzimy, że te drgania tego naskórka, one są już większe, dlatego że tutaj ruch do tkanki i z tkanki jest. Ta prędkość wejścia i wyjścia jest taka sama i tutaj żadna sprężyna nie decyduje o tym, tylko maszyna po prostu wymusza przez korbowód pracę igły. Ale jeszcze chciałem zaznaczyć, o ile chodzi o te urządzenia akupunkturowe, bo one są bardzo przydatne, o ile chodzi o pigmentację skóry głowy i o to, żebyśmy zrobili idealny punkt. Ja sobie nie wyobrażam tego, żeby to robił kartridżem. O co chodzi? Musimy sobie zdać z tego sprawę, że jak robimy ten punkt, to przetrzymujemy tę maszynę gdzieś w granicach 0,1-0,2 sekundy na skórze. Jeżeli jest ustawionych 100 uderzeń na sekundę, to możemy sobie łatwo przeliczyć, że jeżeli jest 0,2, to jest 20%, a więc to jest 20 uderzeń w ciągu sekundy. Ta igła się wbija, wchodzi i wychodzi, wchodzi i wychodzi. Wchodzi i potem jest podciśnienie i wychodzi, wchodzi i podciśnienie i wychodzi. Jeżeli jest tak, jeżeli ona jest nieskoordynowana na głębokości, to te punkty będą miały po pół roku różną wielkość. Jeżeli chcemy nad tym efektem zapanować, bezwzględnie musimy użyć maszyny tej akupunkturowej. Już wcześniej powiedziałem, sam nie wiem, z czego się wzięła ta nazwa, dla mnie to jest sztywne prowadzenie igły. Tam nie ma jakiegoś takiej zabawy, że przykładam jakąś sprężynę, tylko maszyna po prostu rządzi tym wejściem i wyjściem tej igły. Tylko muszę też powiedzieć, że my też analizujemy urządzenia różnych producentów i dużo jest po prostu podrobionych tych urządzeń, że mówi się i sprzedaje się, że to jest urządzenie akupunkturowe, a tak naprawdę ono w środku ma sprężynę. I nie jest to ruch wymuszony. Ruch wymuszony to jest albo przez przekładnię zębatą, albo przez korbowód. Jeżeli tego nie ma w środku, a są inne rozwiązania, już nie będę tego szczegółowo tłumaczył, bo to nie na tym to polega, ale tam są użyte sprężyny po to i to jest celowo zrobione, żeby przenieść moment obrotowy na zewnątrz obwodu, po to, żeby ten moment obrotowy zwiększyć, po to, żeby zastosować silnik z mniejszą mocą i uzyskać większy moment, żeby ta maszyna pracowała równo. Ale co mi po tym? Jeżeli na zewnątrz wydaje mi się, że mocuje igłę sztywno, tak naprawdę mam urządzenie kartridżowe, bo ta sprężyna, która dyskwalifikuje urządzenie, o ile chodzi o wykonywanie makijażu permanentnego, o ile chodzi o robienie tych mikrowłosków, to są te sprężyny i obojętnie, czy one są na zewnątrz w kartridżu, czy są w środku w urządzeniu.
Dobre urządzenie to jest takie, które pracuje, igła jest na sztywno i igła musi być napędzana przez przekładnię zębatą albo przez korbowód. Innych rozwiązań nie ma. Tam po lewej stronie, jak Państwo zobaczycie, to na tych rysunkach jeszcze są tak zwane głębokości po zadawieniu pigmentu, ale to się kiedyś też tym zajmę, bo zdaję sobie z tego sprawę, że to są trudno przyswajalne rzeczy i jeżeli będę tak dużo mówił o samych takich konkretach, to po prostu przyswajalność tego zmaleje, ale dlatego ten temat zostawię też na później. Mogę jeszcze coś, no nie mogę, tylko muszę jeszcze coś powiedzieć na temat rany, bo jest coś takiego, makijaż polenty wiąże się z wykonywaniem ran na skórze. Mamy ranę ciętą, ona jest charakterystyczna dla piórka. Mamy ranę kutą, to jest jedyne urządzenie, które tak pracuje na świecie, to jest to nasze urządzenie, które pracuje naprzemiennie. I też jeszcze pokażę na innych przykładach, o co tak naprawdę chodzi. Ona wykonuje tą ranę kutą, a nie szarpaną. Natomiast o ile chodzi o urządzenia jedno i głowy, to one wszystkie wykonują rany szarpane. Jeżeli wykonujecie, panie, ten ruch wahadełkowy, to proszę sobie wyobrazić, że oprócz tego ruchu posuwisto-zwrotnego jeszcze wykonujecie ten ruch wahadełkowy. I co robi ta igła w tkance? Ona się po prostu też przemieszcza liniowo. Jak się przemieszcza liniowo, to co tworzycie? Elipsę. Teoretycznie tworzycie elipsę, ale tak naprawdę pracując na bardzo krótkiej głębokości, wykonujecie drapanie. O ile chodzi o te drapanki, jeżeli wykonujecie płytko na początkach łuków bijowych, to one się za bardzo nie sprawdzają. Same dobrze wiecie, że potem trzeba było wprowadzić tak zwaną tą technikę pikselową, że zaczyna się robić takie punkty, podobnie jak wykonuje się na głowie i o co chodzi. Na głowie jeszcze jakoś to wygląda, ale ile chodzi o nasadach, to wygląda niestety po pół roku jak wągry. Przepraszam, że używam takich określeń, ale niektóre rzeczy muszę nazywać dokładnie, dosadnie, żebyście Państwo zrozumieli, o co chodzi. Tu nie chodzi o jakieś tam dobijanie kogoś, tylko chodzi o to, żebyśmy używali takiego języka, żeby ludzie, którzy chcą tego słuchać, żeby po prostu zrozumieli, o co mi tak naprawdę chodzi. Bo to nie są jakieś tam wymysły, które mi się tam zrodziły, tylko my to obserwujemy. My to obserwujemy na kamerach wolnobieżnych, na mikroskopach. To nie jest coś takiego, że ja sobie tak mówię, bo mówię. Nad tym żeśmy pracowali kilkanaście lat. To są te doświadczenia, które tutaj Państwem się dzielę. To są doświadczenia, które pokazuję w celu tego, żebyśmy podnieśli jakość tych wykonywanych makijaży. Jeżeli się już chcemy brać za ten włos, to bezwzględnie moim zdaniem, na podstawie moich doświadczeń, należy się posługiwać piórkiem. O ile chodzi o techniki z ombre, to bezwzględnie maszyna, ale jak to jeszcze poprawnie robić, to też o tym będę mówił. O ile chodzi na przykład o zabieg kreski, to też przewaga jest zdecydowana maszyny, bo prawdopodobieństwo wystąpienia korekty, o ile chodzi o wprowadzenie pigmentu piórkiem, jest 4 razy większe. A to nie chodzi o to, żebyśmy wykonywali te zabiegi, a potem korekty i mówili, że jest cacy, bo to nie jest cacy, bo każdy zabieg się wiąże ze znieczuleniem, a znieczulenia to są trucizny. A oprócz tego jeszcze chciałem wrócić do czegoś takiego, że musicie sobie, panie, też zdawać z tego sprawę, że melanocyty są położone w warstwie podstawowej. Każdy melanocyt ma swoje jądra. I co się dzieje, kiedy ja tą igłą szczelę w to jądro? Jest apoptoza. Jeżeli ja uderzę obok, to on się po prostu załata, a nawet będę mógł wprowadzić do części tej komórki pigment i nic takiego wielkiego się nie stanie. Ale przy każdym takim zabiegu ilość tych melanocytów ona ulega pomniejszeniu. Ja wiem, że są komórki macierzyste, które mogą odrodzić te komórki melanocytowe, ale nie liczmy zawsze na te komórki macierzyste, bo ich jest w granicach 5-7%. Niech one będą na te trudne czasy, a nie na zabiegi związane z makijażem galantnym. Powiem, o co chodzi. Chodzi o oziębienie skóry. My cały czas potem w tym makijażu permanentnym walczymy z tym oziębieniem skóry, z tą posiatą niebieską i z czego ona się bierze. Wrócę jeszcze raz do tej światłotrwałości, że w przypadku mieszania tych pigmentów, żeśmy powinni zwrócić uwagę na światłotrwałość pigmentów. Jeżeli już mieszamy, to mieszamy pigmenty, staramy się mieszać pigmenty o zbliżonej światłotrwałości. Nie możemy mieszać pigmentów o dużej światłotrwałości, o niskiej światłotrwałości, bo to prowadzi do katastrofy, o ile chodzi o makijaż permanentny, a konkretnie do odbarwień się miejsc pigmentujących.
Nie chcę już więcej Państwa na dzisiaj zamęczać. Będziecie mieli chyba nie na dzisiaj już dosyć. Postaram się te niektóre tematy, które dzisiaj poruszyłem, szerzej rozwinąć w następnych seminariach. Jeżeli są ludzie, którzy są zainteresowani taką bardzo szczegółową wiedzą, zapraszam na seminaria, które będziemy organizować w naszej firmie na terenie Prudnika, Wrocławia i Warszawy. Na tych seminariach będziemy chcieli pokazać z bliska, na przykład na czym wygląda dobra pigmentacja, na czym polega wykonanie dobrej pigmentacji ombre, kalibracja Waszych urządzeń, to znaczy się, jak tak patrzę w internecie, to niektóre panie tam dają radę, że ja tam pigmentuję na 120, na 80 albo na 9,5 V albo na 60. Ale jak to się ma do rzeczywistości? Myśmy przebadali, jak się mają te wartości na tych wyświetlaczach do realiów życia. I powiem Państwu, że nawet niektóre renomowane firmy mają ten rozrzut w granicach 30%. A o ile chodzi o te tanie urządzenia, to to jest w ogóle katastrofa. Nie można w ogóle patrzeć na to, co jest na wyświetlaczu, tylko trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że jeżeli chcemy zastosować już jakieś rady koleżanki, to musimy być pewni, że maszynka, jak mam ustawione 60, to maszynka ma 60 uderzeń na sekundę, jak mam ustawione 100, to ma 100 uderzeń na sekundę, a nie 130, bo będziemy mieli cięcie tkanki. To są bardzo ważne rzeczy. Albo 60, gdzie podawanie pigmentu będzie bardzo słabe. Bo ta prędkość to decyduje o sile wbicia pigmentu w tkankę. To są rzeczy bardzo ważne. Oprócz skoku na tych seminariach będziemy chcieli też poruszyć temat usuwania tatuaży, gdzie będzie można po prostu popatrzeć, jak wygląda dobry laser do usuwania tatuaży. Mówię tutaj o laserze z pełnym certyfikatem CEFDA amerykańskim. I to nie są jakieś te certyfikaty takie, no, o czym chciałem powiedzieć, bo Chińczycy doprowadzili tą rzecz do absurdu, produkując te swoje lasery kuswicze z tym laserem C też medycznym. Ciężko mi tutaj rzucać jakieś oskarżenia, ale uważajcie Państwo, o ile chodzi o te lasery chińskie, o to ich CE medyczne, bo CE medyczne jest wystawiane przez firmy prywatne. A jeżeli ktoś był w Chinach, to będzie rozumiał, na czym ta ich kultura polega. Ja tam za często bywałem, żeby jeszcze wierzyć w to, że to, co oni mają napisane, to jest prawda. Oprócz tego, na tych seminariach będzie można też pooglądać pigmenty pod mikroskopem, jaka jest prawda z tym zjadaniem tych pigmentów, jakie to są te cząstki, o co tak naprawdę chodzi, z wybarwianiem, z uzyskaniem małych punktów. No i kupę innych będzie można zadawać pytania, jeżeli chodzi o Prudnik, ja tam będę, a pytań się nie boję i postaram się w miarę swoich możliwości odpowiedzieć na każde pytania, jeżeli chodzi o Warszawę i Wrocław, to nie, tam się ograniczymy tylko do prezentacji różnych technik, pigmentów w makijażu permanentnym i tatuażu. Na dzisiaj to już dziękuję i zapraszam na kolejne spotkanie poświęconej technikom ombre, naukach ombriowych. Dziękuję.